Witamy w Szczecinie. Jak te pierwsze dni przebiegły w zespole? Jak czujesz się w zespole? No bardzo dobrze. Zespół mnie przyjął fajnie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj grać. No i klimat w zespole jest bardzo, bardzo, bardzo fajny. Bardzo dobry, przyjemny. Dlatego było mi łatwo się znaleźć w drużynie. No i fajnie mnie przyjęli i cieszę się, że mogę tutaj grać i że mnie tak przyjęli. Widziałem dwie połówki w twoim wykonaniu w dwóch meczach. Chyba oboje stwierdzimy, że twoim atutem jest szybkość i taka przebojowość. Nie przeszkodziły te ciężkie treningi, te ciężkie dni, gdzie mieliście nawet trzy jednostki treningowe? No nie, ważne jest, że się trzeba przełamać w głowie. To jest najważniejsze, bo jak się przełomi w głowie, to można biec do upadłości. No i to próbuję robić, chociaż jeszcze nie jestem na tym poziomie, co powinienem być, ale czuję się dobrze i myślę, że przygotowanie będzie jeszcze trudniejsze, twardziejsze i że będziemy przed sezonem na 100% siłach. Po ostatnim meczu sparingowym nie byłeś zadowolony, mówiłeś, że nie wypada przegrać ze Świtem. Dzisiaj udało się wygrać, więc ten humor chyba trochę lepszy. No, nie przegraliśmy ze Świtem, nie? Był remis, nie? Ale powinniśmy wygrać, bo gramy w Ekstraklasie i powinniśmy wygrać. Ale dobrze graliśmy, dzisiaj tak samo dobrze graliśmy, wygraliśmy. Zasłużyliśmy się na to, chociaż mogliśmy jeszcze trochę wyżej może wygrać, ale ważne że jest pierwsze zwycięstwo, no i że wygraliśmy. Te pierwsze dni w Polsce przebiegają tak, jak sobie to wymarzyłeś, wymyśliłeś przed przyjazdem do Polski, czy coś cię zaskoczyło? Nie, na razie mnie nic nie zaskoczyło. Cieszę się, że mogę w Polsce grać, bo jestem Polakiem, nie? Chociaż nie stąd tutaj, ale czuję się bardzo dobrze tutaj. No i myślę, że będę się jeszcze dalej tak dobrze czuł. Mam nadzieję. Koledzy z Austrii dopytują, jak to w tej Polsce jest, jak to ci w nowym klubie? No, pisali już parę zawodników, parę kolegów, ale wiedziałem, znałem już ligę wcześniej, to znaczy kolega tutaj grał z Austrii i on mi dużo mówił o tej lidze. No i widzę poziom tutaj, jest naprawdę wysoki i fajnie, że mogę tutaj grać. Tym bardziej na twojej pozycji, gdzie jest jeszcze dwóch mocnych kandydatów do gry. No, ale to zawsze, w każdym zespole jest konkurencja i myślę, że to jest najważniejsze w sporcie i w piłce nożnej, że masz konkurenta, bo wtedy musisz dawać jeszcze więcej gazu i to próbuję robić i będę wszystko robił, żeby walczyć z nimi i na końcu decyduje trener, kto gra, kto nie gra, ale będę się starał jak najlepiej. Życzę zatem, żeby tego gazu nie zabrakło, wszystkiego dobrego i oby bez urazów. Dzięki. Dziękuję.